Po raz kolejny witamy Was z Gamescomu w Kolonii. Gamescom 2014 trwa, a my oczywiście musieliśmy pojawić się na stoisku Warner Bros., ponieważ mają tutaj naprawdę masę ciekawych gier do ogrania. Między innymi Dying Light od polskiego Techlandu, Batmana, w którego w tym momencie gra Mateusz, a także Mortal Kombat. Paweł, skąd Ty wróciłeś? Stary, ja jestem po prostu pod totalnym wrażeniem. Cześć wszystkim. Właśnie wyszedłem z Mortala i to dosłownie w tej chwili. To, co zobaczyłem, ja myślałem, że w 2011, kiedy byłem na poprzednim Mortalu, miałem orgazm totalny, bo uwielbiam tę grę, uwielbiam całe uniwersum, ale to, co zobaczyłem przed chwilą w Mortal Kombat X... Powiem tak, bo Pawła teraz zamurowało, pewnie tak za 10 minut dopiero będzie mógł coś powiedzieć. Nienawidzę go przez tą chwilkę, ponieważ ta zazdrość w tym momencie jest tak wielka. Ja nie zagrałem w Mortala, może jeszcze mi się uda, ale to jest jedna z tych gier, na które czekam po prostu strasznie. Wyobrażam sobie w tym momencie wszystkie fatale, nowe fatale, które pewnie będą rewelacyjne. Paweł, możesz coś powiedzieć o Fatality? Już Ci opowiadam dokładnie wszystko, o co chodzi w Mortal Kombat X. Dostaliśmy wszystkie postaci, które były zapowiedziane już w tym momencie, czyli tam jest Kano Raiden, to te dwie nowe postacie ze starych Mortali, które niedawno tam dołączyły. Oczywiście klasyk, czyli Sub-Zero i Scorpion. Mamy także Cassie Cage, czyli córkę Sonny Blade i Johnnego Cage'a, co trochę nam spoiluje fabułę, ale spokojnie, fabuła w Mortalu nie jest aż taka ważna, aczkolwiek ta ostatnia nas mocno zaskoczyła. I teraz uwaga, będę mylił nazwy. Kotal? Coś tam? Tora i Fara? Coś tam? I Devora. Tak, mogę jeszcze mylić, bo nie jestem przyzwyczajony do zupełnie nowych postaci. Natomiast chodzi generalnie o takiego dziwnego, zielonego bożka, który składa ofiary z krwi. Chodzi także o dwie postaci tak naprawdę, jedną dużą i takiego mniejszego miniona, który siedzi gdzieś tam na plecach, a także o postać, która jest takim człowiekorobakiem. Przede wszystkim odpowiadając na najważniejsze pytania, które mogą się rodzić w głowach wszystkich mortalowców. Feeling z gry jest taki sam jak w Mortal Kombat 9, nie taki jak w Injustice i to jest ogromny plus. To było główne pytanie po tym, jak zobaczyliśmy, że będzie można korzystać z otoczenia. Natomiast tutaj jest normalna dziewiątka. Od razu minus, który mi się rzucił w oczy, to przemodelowanie niektórych ciosów, które znamy bardzo dobrze, czyli tył kwadrat na przykład u Skorpiona. O ile dobrze pamiętam tył kwadrat, bo w tym momencie po 2 godzinach dzisiejszego snu mogę zapomnieć niektóre ciosy, ale tył kwadrat, czyli Gar, move out, get over here, po prostu spear, to jest teraz tył przód kwadrat, co nie jest już aż tak wygodne, ale na padzie od PS4 czy na padzie od Xbox One nie ma z tym najmniejszego problemu, więc to jest troszeczkę dziwne, że te ciosy przemodelowano. Gra wygląda niesamowicie, silnik next-genowy, w ogóle tworzą ją tacy zapaleńcy, takie świry troszeczkę, którzy jak widzą krew i wylewające się flaki, mówią, och, this is disgusting, this is cool. I to mi się strasznie podoba, to jest obrzydliwe, ale to jest fajne. Ja zawsze sobie właśnie wyobrażałem, co ci ludzie tworzący Mortal Kombat muszą mieć w głowie, kiedy projektują te wszystkie fatality. Już wydaje mi się, że... Ja w ogóle opowiedz o tych, bo grałeś chyba kilkoma postaciami. Ja chcę, żebyś opowiedział naprawdę, dokładnie, o tych fatality. Dobra, to jeszcze przejdziemy w takim razie do aspektów wizualnych za moment. Jeżeli chodzi o nie same fatality, ale w ogóle o sam gameplay. Nowością, bardzo dużą nowością jest fakt, że wprowadzamy 3 style walki. To jest znane z serii gier dwuwymiarowych, takich jak Street Fighter, gdzie wybieramy, jakiego ultrasa możemy użyć. Wyobraźcie sobie na przykład właśnie tego Raidena, którego znamy z poprzednich części. Tutaj jest on zupełnie przemodelowany. Możemy wybrać i od razu, przypomnę, nie zmieniamy wyboru już podczas samej gry, czyli jak wybierzemy Raidena, wybierzemy jeden z 3 rodzajów jego sztuki walki, jak gdyby, sposobu walki i dostajemy nowe umiejętności, ale baza podstawowych cały czas jest taka sama, czyli różnego rodzaju pioruny będziemy mogli używać, czy teleporty, może to akurat jest zły przykład, ale powiedzmy, że jest taki rodzaj Raidena, który jest Thunder Godem, bogiem, wiadomo, że jest, ale bogiem piorunów, gdzie może te pułapki zastawiać z piorunów, które widzieliście na przykład na trailerach i wyobraźcie sobie, zostawi jedną tutaj, drugą troszeczkę dalej i nagle wyładowanie elektryczne uderzy w powietrze i ta pułapka tam będzie wisieć. Mieliśmy zaprezentowane właśnie użycie takiej pułapki. On po prostu to, Raiden zrobił to jak gdyby nigdy nic, nagle podeszła, wywrócił postać za siebie, zrobił duch, high punch, postać uderzyła dokładnie na tą pułapkę, opadła i Raiden kontynuował combo. Mamy możliwość teleportowania się Raidenem bardzo dużo, znikania nawet na chwilę, czyli robimy teleport, znikamy, żeby troszeczkę naszego przeciwnika jak gdyby tak głupić. Mówić tak w ogóle, ja sobie wizualizuję dokładnie to, co mówisz i wydaje mi się, że nie ma nawet takiej opcji, żeby nowy Mortal Kombat nie był gigantycznym hitem. To co
wizualizujesz sobie pomnóż przez 100 tysięcy. To jest wręcz niesamowite, ale właśnie dostaliśmy te postacie, o których wcześniej mówiłem. Naliczyłem 24 okienka na postaci, bo takie były zaprezentowane. Nie wiem, czy to przypadek, pytałem, ile będzie tych postaci w samej grze. Powiedziano, że mniej więcej tyle, ile w poprzednich tytułach, co może oznaczać okrojenie z niektórych postaci. Były te takie puste okienka były reprezentowane przez takie czarne charakterki, jak gdyby. Rozpoznałem Shang Tsunga, rozpoznałem Freddy'ego Krugera, co akurat byłoby dziwne, żeby Freddy Krueger wrócił, no ale wiele osób gra Krugerem zoningowo, jak gdyby, czyli strefowo. O, to jest dobrze powiedziane. W turniejach, więc myślę, że to byłoby całkiem, no nie, całkiem mądre. Ale wracając jeszcze do tych postaw, rozmawialiśmy też o na przykład Sub-Zero, który może nagle zostawić swój Ice Clone, złapać go i rzucić przeciwnika, ale to, co mnie rozpieprzyło na łopatki, słuchajcie, mieliśmy cztery plansze, cztery areny, na których walczymy. Stary, wyobraź sobie, że jest arena, gdzie przechodzi sobie stara babcia, a koleś bierze, ty jako Skorpion bierzesz tą babcię i pisk przeciwnika. Nie, w tym momencie to w ogóle ja... Starą babcią. Ja totalnie zamurowało mnie i ja nie wiem, co powiedzieć, ale... Oni są chorzy, ci twórcy są tak niesamowicie chorzy, że mi się to tak podoba, rzut babcią w przeciwnika i możecie to wkleić w combo. A dodajmy do tego, na przykład, no właśnie to widzieliście również na trailerze, na przykład wyrywanie gałęzi i rzut przeciwnika. Ale możecie wykorzystać otoczenie również bardzo interaktywnie, bo kiedy na przykład stoi drzewo, zrobiliście breakera, bo combo chcieliście szybko przerwać, możecie wykorzystać drzewo, żeby przeskoczyć nad przeciwnikiem i zrobić jeszcze większą strefę pomiędzy, odległość pomiędzy tobą a nim, albo żeby szybko doskoczyć, więc tutaj możliwości są naprawdę bardzo, bardzo duże. Plus to właśnie te trzy postawy, które determinują, w jaki sposób będziemy grać. Kano na przykład, kiedy zobaczysz, jak gra Kano za pomocą swoich rzutów, niektórzy mówią, że to może być nie do końca fajne, natomiast to jest niesamowite, bo mamy stare, dobre postaci, które grają w nowy sposób, ale mają też zupełnie nowe ciosy. To jest super. A Fatality w końcu, tak? Podchodzi do ciebie Kano, wbija ci nóż w brzuch, rozcina ci brzuch tak, że flaki wypływają z ciebie, potem odwraca, łapie się tak, jak Marcus Phoenix łapał Lucasów w Gears of War. Jest twoja wielka głowa w ekranie i nagle pojawia się wielka dziura, która jest wypalona przez laser z oka Kano. Dla mnie rewelacja, albo został pokazany Fatality Skorpiona, kiedy to chyba jest tak, że on kulą ognia rzuca, przebija na wylot, akurat Sub-Zero przebija na wylot, z serce tak tutaj sobie spada i tak sobie dynda jeszcze bije, Skorpion podchodzi, odcina twarz mniej więcej w ten sposób, odcina samą twarz, ta twarz spływa, Sub-Zero się przewraca, mózg mu wypływa, a język, który jest lekko nadcięty, robi tylko tak o. To jest chore i fajne. Dobrze, niestety musimy kończyć ten materiał, ponieważ ja idę grać w Mortal Kombat. Jeszcze koniecznie musimy oczywiście powiedzieć także o właśnie wizualnych aspektach, bo wybór postaci już wygląda bardzo dobrze. Oczywiście to jest pikuś, ale... To, co nas najbardziej chyba interesuje, to sam design poziomów i postaci. Też tak, ale to wygląda po prostu bardzo mocarnie. Mortal Kombat X został przygotowany z dużą pieczołowitością, z dbałością o szczegóły, a sami twórcy mówią, że silnik, z którego korzystają w next-genowej oprawie Xbox One czy PlayStation 4, pozwala im na przykład no, pokazać te flaki dużo mocniej. Słuchaj, co się dzieje, kiedy nagle odpalamy X-Ray, kiedy Casey Cage uderza, oczywiście tak jak swój ojciec Johnny, prosto w jaja swojego przeciwnika, a potem z dwóch pistoletów wbija te pistolety, tak łamiąc oczywiście twarz, a na koniec jeszcze strzela ci prosto w ryj. To jest chore, ale piękne. I tak naprawdę no, ostatnia rzecz, myśleliśmy, że dostaniemy tylko pokaz. Był hands-on, czyli mogliśmy złapać zapady i mogliśmy pograć. Rozegrałem cztery walki, zagrałem Skorpionem, Casey Cage, Devora, czyli właśnie ta postać, która jest trochę takim robakiem. Jest świetna, może puścić robaka po ziemi, który eksploduje, wybija w powietrze, wy kontynuujecie juggla, potem trujecie przeciwnika w zależności od postawy, jaką sobie tam wybierzecie. Czy właśnie ten Farah, Thor, przepraszam, oczywiście mylę teraz troszeczkę te imiona, tak jak mówię, wcześniej nie przyzwyczaiłem. Słuchajcie, rzut minionem w przeciwnika, tym małym, który tylko troszeczkę rozcina, a potem złapanie i jak szmatą o ziemię napierdzielanie, to jest po prostu... Rewelacyjne. To są emocje. W takim razie czekamy na Mortal Kombat. Ja muszę... Tylko jeszcze dodam, że no, grałem z pewnym Niemcem, mieliśmy cztery walki.
4 udało mi się wygrać, 3 razy zrobiłem Fatality, więc jestem spełniony. Mortal Kombat X to będzie wow. Wielki hit. Wy pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, ponieważ będą pojawiać się kolejne materiały wideo. Na razie. Na razie, cześć. Materiał nagrywaliśmy przy użyciu smartfona Nokia Lumia 1020.